Czy wiecie, co was czeka? Tak. Kolejny totalnie beznadziejny tutorial makijażowy w moim wykonaniu. A więc te dwie grafiki z Pinteresta to jest na dzisiaj moja inspiracja, więc możemy zaczynać. Poczułam się już jak make-up guru. Ogólnie tego voiceovera nagrywam już z piąty raz, bo dzisiaj coś y, jest nie tak. Zanudzam się strasznie, nie mogę słuchać tego, co gadam, więc teraz stoję w moim pokoju, jestem bardzo nabuzowana i bardzo energicznie do Was mówię. Ale przejdźmy już do tego, co robię na mojej twarzy, więc zaczęłam robić takie płomieńki i ta jedna strona, o ta, wyszła okej, okay, ale ta druga wyszła tragicznie. Y, to nie wyglądała jak y, płomień, tylko jak y, glon więc uznałam, że to poprawię. Potem, jak już wyglądało to akceptowalnie, to prawie upuściłam paletkę, ale jestem zabawna, i zaczęłam nakładać kolor. Oczywiście czerwony, bo moja inspiracja była czerwono-czarna, więc wiadomo. I powiem wam, że w tym etapie malowania się, to w mojej głowie już wyglądało jakoś genialnie, nie wiem czemu, ale potem zaczęło się robić dużo ciekawi, zresztą sami zobaczycie. Po wypełnieniu tego obrysu na czerwono, uznałam, że bardzo dobrym pomysłem będzie dodanie czarnego. To był najgorszy błąd. W sensie samo dodanie czarnego, okej, okay, ale nie to, jak go chciałam nałożyć, bo jak widzicie, wziąłam po prostu cień i pędzelek i wszystko się zaczęło osypywać i w ogóle wyglądało to, jakbym po prostu była brudna. Więc to był ogromny fail. Miałam dwie próby nieudolnego uratowania tego i w końcu za trzecim razem się udało. Więc pierwszą próbą uratowania tego były patyczki i płyn micelarny. Tutaj się jeszcze przekonywałam, że to nie wygląda aż tak źle. Ogólnie to tylko pogorszyło sprawę, wyglądałam jakbym była jeszcze bardziej brudna. Więc lekka załamka była, tutaj już macie mój fake śmiech, ha ha ha, pośmiejmy się razem i tutaj już troszeczkę się poddawałam, Uży uznałam, że użyję korektora, na początku myślałam, że to dobrze wygląda, ale nie i w końcu użyłam mózgownicy i ta kredka to był ratunek, to uratowało cały ten makijaż, co by nie mówić, musicie wszyscy przyznać rację, że teraz to już wygląda okej, okay. te takie koniuszki odratowałam po prostu eyelinerem, żeby były takie bardziej szpiczaste. Więc tutaj już widzicie, że się aż podjarałam. Zrobiłam twarz, nic nadzwyczajnego, i potem przeszłam do dolnej części oka. Uznałam, że zrobię sobie takie, no to, no to co widzicie, ogólnie czerwone i czarne, nałożyłam, po prostu to roztarłam. Zrobiłam rzęsy, przykleiłam jeszcze takie mini rzęsy na koniec oka, zrobiłam piegi, i potem moja wena artystyczna weszła za mocno najpierw to miało być tribale, potem ogieńki, teraz w sumie do tej pory nie wiem co to jest, ale jakby spoko, nie wygląda to najgorzej, dodałam czerwony, bo uznałam, że będę konsekwentna i jak czerwony, czarny wszędzie, to wszędzie, Jezus, się trochę zdyszałam, no właśnie, na mojej ręce też czerwony, czarny, więc tematycznie, ogólnie Jezus, ile to trwa, jeśli wytrwałeś do tej pory widzu, to naprawdę szacun, potem nałożyłam, aha, nałożyłam brokat, bo uznałam, że poczułam się jak main character, więc euforia, potem pomalowałam usta i już zaraz, już zaraz się doczekamy w końcu efektu końcowego jest. I powiedzcie, jak wam się podoba. Mi bardzo, super, fajnie.